Jeszcze kilka dni temu w tym miejscu co jakiś czas pojawiały się stare meble czy zużyty sprzęt AGD. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że działo się to poza terminami wywozu odpadów wielkogabarytowych. Dziś panuje tu ład i porządek, duża w tym zasługa prezydenta Piły Piotra Głowskiego. Chyba miałem dosyć dużo szczęścia, prawie doszło do zatrzymania obywatelskiego. Dzięki interwencji prezydenta Piły i wykorzystaniu kamer miejskiego monitoringu udało się namierzyć kierowcę, który w tym miejscu wyrzucał odpady wielkogabarytowe. Skończyło się na obowiązkowym sprzątaniu i 500-złotowym mandacie. Przy tej okazji warto także zaapelować do mieszkańców. Jeżeli mieszkańcy widzą takie sytuacje, to żeby je po prostu dokumentowali, zgłaszali do Straży Miejskiej. Będziemy bardzo restrykcyjnie wobec takich osób postępować. To nie tylko kwestia mandatu, ale tak naprawdę podwójnych kosztów wywiezienia. A takich miejsc w Pile jest kilka. Przeprowadzane co jakiś czas przez Straż Miejską akcje wyraźnie pokazują, że dzikie wysypiska śmieci w Pile są problemem. W tej chwili mamy taki przypadek na ulicy Ceramicznej, z tym, że tam jest na tyle dużo materiału, które należy po prostu przeszukać, żeby znaleźć właściciela. My się nie boimy założyć rękawiczek i pójść przeszukać śmietnisko i znaleźć dokumenty, kwity, faktury, które w ostateczności mogą, lecz nie muszą pozwolić namierzyć sprawcę. Wtedy taką osobę strażnicy ukażą mandatem nawet do 500 zł. Mogą także skierować wniosek do sądu, a wtedy grozi nawet 5000 zł grzywny. By wyrzucić śmieci legalnie, trzeba zapoznać się z harmonogramem wywozu odpadów wielkogabarytowych, znajdujący się na stronie Związku Międzygminnego Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi, lub samemu zawieźć zużyty sprzęt lub stare meble do siedziby Altfatera w Pile.